Witam serdecznie, serwis Nasze Sprawy 24, portal Pomorza. W warsztacie dzisiaj akurat mamy moment, kiedy to też narzędzia, to bo dużo zostały na Ukrainie, ale tutaj mamy moment, gdzie kolega montuje listwy membranowe, o to są one tutaj, montuje do wiatrownicy składającej się z dwóch takich kanałów na dwa głosy, to będzie wiatrownica ośmiostopowa i i to będzie wiatrownica do Szemuda, w organach w Szemudzie użyta. Tak, proszę zobaczyć, może tutaj my mamy teraz taki nietypowy moment, bo możemy odglądnąć, my patrzymy, filmujemy od góry, a mamy tak, jak wygląda wiatrownica od dołu. I teraz popatrzmy, wiatrownica ta jest troszeczkę nietypowa, bo ona ma 58 głosów. Tyle było właśnie klawiszy, z reguły są to 20, 54. Bukowego, ciężkie, może kolega zobaczyć, to na swoją. No tak, tak, tutaj widzimy, one są, jeszcze pokażmy od razu, bo te kanały tu widać, tak, o tutaj zobaczmy, są te specjalnie zrobione kanały, a tutaj można sobie zobaczyć, jak właśnie one do poszczególnych gniazd dochodzi. Ławeczki mamy też przygotowane, ławeczki z drewna klejonego, z takich listewek. One się wtedy nie odkształcają i możemy wtedy na wysokości odpowiedniej, tutaj w odpowiedniej średnicy też otwory. Przygotowany na kolejny głos. I tutaj pokażmy może, bo taka... Tu masz taką, o tu masz jeszcze te listwy membranowe, które nie są użyte, one są ponumerowane, ale pokażmy, o co tu z nią chodzi. To jest po prostu takie korytko drewniane z nafrezowanym kanałem. Kanał, tutaj spada powietrze z sterującej, z tej wiatrowniczki sterującej i tu będą przyklejone dwie membranki na to. I te membranki będą podnosiły właśnie te dwa zawody. O, i tutaj na to jeszcze tylko będzie właśnie te membraneczki, one są, nie masz tu jednej żadnej. Weź pokażemy, ale w międzyczasie pokażę, bo mamy tutaj z tej strony znowu są te zawory sterujące dopływem powietrza do samego kanału w wiatrownicy do jednego głosu i nim będzie sterował o taki właśnie tutaj mieszek klinowy. Proszę zobaczyć, to jest klinowy, on ma wtedy dużą siłę. My takie widzieliśmy w Połonnem, tam była taka kaskada nawet zrobiona. Tu będzie, tu oczywiście jeszcze dojdą, oprócz mieszku, no, tu dojdzie jeszcze z breszpanu, z bugszpanu czy z preszpanu, preszpanu wyjdzie usztywnienie. Wtedy to jest lekkie, dość szybko działa. Tutaj też wtedy ten zawór, kiedy on u góry, on w tej pozycji teraz jest tej docelowej, ale on normalnie stoi tak, zwisa. Tu widać chyba otworzy z dołu? Nie. Pokażemy. Nie, to nie będziemy przekładać, bo na razie chodzi o to, żeby tutaj tylko wszystko poprawnie zamontować. Za chwilę też podjedziemy do warsztatu, do czarnej wody. Tam mamy piszczałki, pokażemy, jak wyglądają te piszczałki już po konserwacji, po odrestaurowaniu ich troszeczkę takim częściowym, po pomalowaniu i też mamy też kanały do poszczególnych wiatrownic. Tam było, przypomnijmy sobie, tam w Szemudzie była taka nietypowa sytuacja, że wiatrownica posiadała tak jakby wszystkie kanały, taka jedna ogromna była, ona miała wymiar około 5 metrów na 5, kurczę, to nie dało rady praktycznie jej w całości by zdjąć. Pokażemy właśnie, już mamy wcześniej pokaz... O, właśnie, to z prospektu. Szerokość instrumentu. To była właśnie wiatrownica na prospekt. To jest prospekt. O, to ona ma tak z 5 metrów? Nie, no tyle. No nie, ale i teraz proszę zobaczyć. To jest bardzo dobry system, bo jest tak mała membranka, która podnosi jeden zawór, ta sterująca z kontuaru. Powietrze przechodzi do dużej, duża podnosi dopiero duży zawór. To jest na takim podwórku. Taka kaskada po prostu. No ale te widzimy też jeszcze, dlaczego ona się tu znalazła, bo tutaj są te mieszki, o stare, ciężkie. I po prostu musimy wszystko wymienić na ten nowy system wykonany z tego polipylu. O, tutaj, no dlatego mamy jeszcze w warsztacie te takie wielkie wiatrownice, powiedziałem, tam one są w czarnej wodzie i tam będziemy je za chwilkę, tam podjadę i pokażemy, jak one wyglądają. One już są też zrobione, membranki są w nich wymienione i będzie można je niedługo zawieść. Chcieliśmy dzisiaj to wieść, ale niestety pogoda jest tutaj, zobaczmy, deszczowa, to nie chce nam się nosić, po co ten, to też wymagałoby po prostu wyniesienia na zewnątrz, to troszeczkę by zmoczyło, po co, aż tak się nie spieszy. Także za chwilkę przejdziemy tam do warsztatu. Teraz położono na ziemi tutaj w kościele te wiatrownice, elementy wiatrownicy, poszczególne kanały. Zobaczmy, tutaj tak jak mówiłem, bo tu papier naklejony jest i tak dokręciliśmy. Teraz kiedy sztoki będziemy tu dokręcać, będzie dużo łatwiej. Pod każdym zaworkiem została też wymieniona membranka. To pokazywaliśmy właśnie wczoraj w warsztacie, także o, te trzy wiatrowniczki są tutaj zrobione.